Dzień dobry, Kierczak Dawid. Proszę panią, ja dzwonię w sprawie szczurów. Ojej! Kamień, żwir. O, widzisz, Okayama? Tam. Szybko. Potrzebuję rozmawiać z prezesem spółdzielni. Nie ma go w tym momencie. No, a w jakiej sprawie? To połączę ewentualnie z odpowiednim działem. Proszę panią, w sprawie szczurów. A no to przełączę na administrację osiedla. Proszę chwileczkę. Pani tak powiedziała. A, szczurów, no to co wiadomo. Szczurów jest dużo. Gdzie? Przy ulicy Lenartowicza, na przykład w bloku 64. Aż, 64? Aż się ziemia zapadła. Gdzie? No, tylko bliżej jakby pan, no to sprawdzimy. Gdzie? To znaczy, no do piwnicy. No one leżą sobie wesoło na chodnikach. Tam ziemia się zapada, dwie kostki chodnikowe, jedną z nich podniosłem, ukazała się wielka jama zła, w której pewnie siedzi jakiś kolejny szczur. Koło klatki piątej. Piątej, tak. Dobra. O pasce. No mówię pani, szczurów jak psów. No i pan, no na zewnątrz my szczurów no nie ogarniamy. My ogarniamy, dajemy... Tak, ale one ewidentnie, bo tu z mieszkańcami też innymi rozmawiałem, to mówili, że one tam sobie bytują w piwnicy. Przekopują się i tutaj się kostki chodnikowe zapadają. Ale nie są w stanie fundamentu przekopać przecież. No ja przypuszczam, bardziej, że po prostu bardziej... one kopią przy tych fundamentach i tam mają gdzieś gniazdo. No właśnie, no bardziej jest gdzieś tu idą i na tym ciekawe. Dobra. Koło klatki piątej sprawdzić opaskę przekopana przez szczury. Chciałem powiedzieć pani, żeby nie mówiła. Poszedłem w 60, szczury jak mnie znajdą, to mnie dojadą. Szczury to duży problem w każdym mieście. Tradycyjna trutka nie zawsze daje radę i jak widać szczury roją się i wypełzają na chodniki. Może warto by było pomyśleć o nowym sposobie wabienia ich, na przykład o flecie. Pied Piper. Jaki jest najlepszy sposób, żeby jakby pozbyć się szczurów? Z bloku. Systematyczna deratyzacja. Mhm. I to powinno być tworzone, znaczy na czym to polega ta deratyzacja? No przede wszystkim trzeba stworzyć zabezpieczenie, jeżeli chodzi o karmniki deratyzacyjne na osiedlu. Mhm. Obstawić budynki, klatki, wejścia. Mhm. To ważne też jest, żeby mieszkańcy czy administratorzy przywiązali wagę do uszczelnienia samych bloków. Na przykład pamiętać, żeby nie otwierać piwnicznych okienek, żeby jakieś siatki metalowe były pozakładane. Są też węzły ciepłownicze. MPC bardzo rzadko zaglądają i przywiązują wagę do tych pomieszczeń, gdzie są te urządzenia wszystkie hydrauliczne. Stamtąd szczury też wyłażą, więc dobrze zrobić deratyzację w studzienkach kanalizacyjnych przy budynku, jak i w tych piwnicach, prawda? To jest ważne. Jeżeli się już pozbędziemy z budynków szczur, no to systematycznie wykładać trutkę przy blokach, a to naprawdę działa. Więc mówię, że przez pandemię też szczurów się więcej namnożyło, deratyzacje nie były wykonywane. Mm-hmm.